Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, działacz Ruchu Narodowego, też cały czas wiceprezes. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dwa tygodnie temu Konfederacja głosowała przeciwko specustawie dotyczącej koronawirusa. Mówiliście o zbyt dużych kompetencjach władzy wykonawczej. Teraz pan nawołuje do tego, żeby wprowadzić stan wyjątkowy. Gdzie tu panie pośle logika? Stan nadzwyczajny panie redaktorze. Uważamy, że bardziej... Jeden ze stanów nadzwyczajnych, stan wyjątkowy. No właśnie nie. Bardziej adekwatną formą ustawową w naszej ocenie jest stan klęski żywiołowej, nie stan wyjątkowy. No, logika jest taka, że po pierwsze mamy już konstytucyjne ustawowe rozwiązania o stanach nadzwyczajnych. Rząd tymczasem próbuje zrobić coś zdumiewającego, to znaczy wykorzystać wszystkie instrumenty, które dają stany nadzwyczajne, jednocześnie nie korzystając z tych rozwiązań, co konstytucyjnie powoduje przesunięcie wyborów. Dla każdego obserwatora polityki wszystkie sztaby wyborcze właściwie się z tym zgadzają, że kampania została wstrzymana. Nie ma normalnych możliwości przewidzianych kodeksem wyborczym organizowania spotkań. Mniejsze komitety nie mają możliwości zbierać podpisów. No plus to, że media co do zasady są mało zainteresowane kampanią wyborczą. Media interesują się i opinia publiczna interesuje się wyłącznie epidemią. W związku z czym... Ale panie pośle, co do tego zgoda oczywiście, że to nie jest normalna kampania wyborcza. Natomiast jeżeli chodzi o specustawę, to oczywiście... Czy pan taką złą wolę rządu zakłada, czy Prawa i Sprawiedliwości jako takiego, że to jest gra właśnie pod to, żeby wybory zostały przeprowadzone? Czy są może inne przesłanki ku temu, żeby właśnie prawnie, legislacyjnie wyglądało to tak, jak wygląda? Czy pan myśli, że tu chodzi po prostu o wybory? Że to jest cyniczne wykorzystanie sytuacji? Nie chcę wchodzić w interpretację, bo to jest ocena intencji. Nikt z nas do końca nie zna intencji. Natomiast jest, oceniam fakty. Fakty są takie, że od dobrych kilku dni byłoby usprawiedliwione i prawnie, i politycznie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, odsunięcie wyborów o 3 miesiące i korzystanie z normalnych narzędzi przewidzianych przez ustawy i przez konstytucję, a nie z pisanych na prędce obejść polskiego systemu konstytucyjnego czy prawnego. Nie mówię, że to jest zła wola. Moim zdaniem po prostu tam jeszcze decyzja nie zapadła. Natomiast bez wątpienia na tej sytuacji obecnie najbardziej korzysta z kandydatów do wyborów prezydenckich prezydent Andrzej Duda. Wszyscy dziennikarze i publicyści zwracają na to uwagę, że mocno wychodzi poza konstytucyjne obowiązki i pojawia się w różnych miejscach, wizytuje, a to punkt ochrony granic, a to punkt ratowniczy. No i oczywiście zawsze towarzyszą mu kamery, co jakby w trakcie toczącej się kampanii wyborczej ma ogromne znaczenie. Jednocześnie wszystkim innym kontrkandydatom w zasadzie działalność sparaliżowała ta sytuacja, dlatego że wszystkie spotkania publiczne musieliśmy odwołać. Nawet na ulicach nie ma po co się pokazywać, dlatego że ludzie są zachęcani także przez nas, żeby siedzieć w domach. Znaczna część mediów odwołała programy z gośćmi na żywo. Więc no, sytuacja jest bardzo trudna i poza tym moim zdaniem staje pod znakiem zapytania samo przeprowadzenie procesu wyborów. No, wiele osób będzie się bało już głosować. Panie redaktorze, nie chodzi tylko o to, czy ludzie będą się bali skorzystać ze swoich praw wyborczych. Chodzi też o to, czy wybory się odbędą ze względu na to, czy uda się skompletować składy wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Przecież to nasze komitety delegują tych ludzi. Ci ludzie nie biorą się znikąd. To wszystkie sztaby wyborcze w całym kraju delegują zawsze swoich reprezentantów. I teraz to idzie w tysiące ludzi w całym kraju. Jeżeli ludzie będą się bali siedzieć w tych komisjach, to po prostu może być operacyjny problem z przeprowadzeniem wyborów. Dlatego moim zdaniem, ja apelowałem o to podczas sobotniej konwencji wyborczej, konwencji bez publiczności, którą zorganizowaliśmy, pierwszej takiej wyjątkowej konwencji, do pana prezydenta, do pana premiera ten apel ponawiam po prostu o odważną decyzję. Przesuniemy te wybory na lato albo nawet na jesień. No i no na lato to by chyba tak nie bardzo dało radę, jeżeli bo teraz, o 3 miesiące co najmniej by trzeba było, prawda? Przesunąć to, jeżeli o 3 miesiące, o 3 miesiące od momentu zakończenia stanu nadzwyczajnego. Czyli jeżeli by teraz wprowadzić stan nadzwyczajny na miesiąc, to jest o 4 miesiące od tego momentu. Więc by wątpliwe, żeby po miesiącu już sytuacja no tak, tylko ja mówię taka, o możliwych rozwiązaniach. Tak? Jasne, panie stan nadzwyczajny klęski żywiołowej. Czy jeżeli wybory miałyby się jednak odbyć, to pan rozważałby wycofanie swojej kandydatury? W żadnym wypadku. Uważam, że jeżeli władza nie zdecyduje się przesunąć wyborów, no to trzeba brać w nich udział i będziemy prowadzić kampanię wówczas głównie przez internet. Rozmawiać z wyborcami, publikować materiały online, uczestniczyć w takich kameralnych rozmowach w studiu, jak tu u pana redaktora, czy w innych mediach, tych, do których będziemy zapraszani, bo na przykład Polsat News, być może też TVN zrezygnowały z gości w studiu. Coraz więcej rozmów odbywa się przez Skype'a.
My też od jutra takie obostrzenia wprowadzamy, od jutra też telefonicznie i przez różne inne kanały będziemy skorzystałem z ostatniej szansy komunikować, tak, na obecność. No, ale będzie słychać także w radiu, więc może trochę gorsza jakość. Panie proszę, te obostrzenia wszystkie wprowadzone przez rząd, pana zdaniem ich jest w sam raz, za mało, za dużo, bo no, w ciągu ostatnich 4-5 dni działo się bardzo dużo. No, ta rzeczywistość sprzed tygodnia do tego, jak dzisiaj wygląda Polska, no, to jest zupełnie inna rzeczywistość, ale tak to powinno one wyglądać. One są przede wszystkim za późno. Moim zdaniem myśmy bardzo mocno stracili luty, jeżeli chodzi o przygotowanie ochrony zdrowia i jeżeli chodzi o te wszystkie restrykcje. Realnie kontrole na granicach jeszcze kilka dni temu po prostu nie działały. Zostały przez rząd zapowiedziane, ogłoszone, natomiast ludzie, którzy przylatywali samolotami do Polski, dostawali jakiś formularz do wypełnienia, którego nikt od nich nie odbierał. Przejeżdżali przez granicę bez żadnego pomiaru temperatury, mimo że w mediach minister mówił, że jest ten pomiar. No po prostu to pokazuje, że w momencie, kiedy zrezygnowało się z ochrony granic, to odbudowanie tej ochrony granic zajmuje dobrych kilka dni albo tygodni. Gdyby nie uruchomienie wojska i wszystkich służb, to tak naprawdę sama Straż Graniczna tej zdolności by nie miała, bo mało kto wie, że prawie wszystkie siły Straży Granicznej w ostatnich latach przerzucono na wschodnią granicę, więc... No dobrze, że to raczej ludzie zdają sobie z tego sprawę. No myślę, że nie wszyscy. Myślę, że nie wszyscy. To już wychodziło przy kryzysie migracyjnym, dlatego że ja jestem z województwa lubuskiego, więc przy granicy z Niemcami i przy kryzysie migracyjnym w Niemczech pojawiło się bardzo dużo tych imigrantów spoza Europy i też pojawiło się zagrożenie i zaczęła być potrzeba ochrony właśnie mostów przejść granicznych, żeby osoby bez obywatelstwa unijnego nie przechodziły sobie swobodnie. Ale mniejsza o to, jeszcze proszę panie pośle, bo to więc też pierwsze, gospodarcze pierwsze, problemy w bardzo dużej mierze. Jutro rząd ma przedstawić swój pakiet działań osłonowych. Po pierwsze za późno, po drugie niekonsekwentnie. Tak, zdecydowanie. Uważamy, że wchodzimy niestety w okres co najmniej spowolnienia gospodarczego, a być może recesji. Sytuacja w szeregu branż, szczególnie branżach usługowych, turystycznych, związanych z organizacją wydarzeń, zaczyna być dramatyczna. To znaczy najprawdopodobniej po jednym miesiącu tego typu kuracji firmy utracą płynność i zaczną bankrutować, dlatego że wiele firm nie ma wystarczających rezerw. Premier zwrócił się do instytucji finansowych, żeby odroczyć spłatę pożyczek czy kredytów. Natomiast moim zdaniem rząd nie tylko powinien apelować do instytucji finansowych, ale sam pokazać dobrą wolę i przede wszystkim odroczyć zapłatę ZUS na przykład o rok za miesiące, w których gospodarka jest de facto wstrzymana. Po pierwsze. Po drugie wprowadzić możliwe też odroczenie płatności podatków, składania deklaracji. Po prostu wszystko, w czym rząd może ulżyć przedsiębiorstwom odsuwając ale terminy. Podatki o rok, panie pośle, to nie mówię, że o rok. Składki ZUS proponuje o rok. Podatki to jest do rozważenia, tak? Natomiast jeżeli doprowadzimy do bankructwa firm, to będzie państwu jeszcze trudniej funkcjonować. Utrzymanie, ja przypomnę tylko, że my jesteśmy siłą polityczną, która zawsze ostrzegała, że to, co robi PiS, jest od strony finansów publicznych nieodpowiedzialne. I teraz nadchodzi moment prawdy, jeśli chodzi o finanse publiczne. Jeżeli się okaże, że państwo nie ma żadnej rezerwy i chwilowa, nawet przez jeden miesiąc spłata zobowiązań podatkowych przez firmy spowodowałaby załamanie finansów państwa, no to znaczy, że postępowała władza kompletnie nieodpowiedzialnie. Moim zdaniem musi być ta poduszka finansowa dla firm w tej chwili, bo jeżeli ich obroty spadły pomiędzy 50 a 90 kilka procent, to z czego one mają zapłacić podatki czy ZUSy, a jeszcze trzeba zapłacić wynagrodzenia pracownikom. Jeżeli nie będzie pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników, oni wszyscy zostaną wysłani na urlop bezpłatny albo po miesiącu po prostu czy dwóch zwolnieni i to spowoduje załamanie popytu wewnętrznego i dalsze pogłębienie recesji. Jasne, to jest dokładnie mechanizm kryzysu gospodarczego, w którym możemy zadziałać dramatycznie. Także my bardzo niecierpliwie czekamy na propozycje, które minister Emilewicz zapowiedziała. No to jutro mam wiele wszystko dni już minęło. Czesi nas wyprzedzili, Słowacy nas wyprzedzili, Brytyjczycy nas wyprzedzili. Rząd tu musi działać szybko. To, co mnie dziwi, to, że minister finansów, pan Kościński, jest kompletnie niewidoczny. Tak panie jakby się schował, jakby go nie było. Rząd przedstawi swoje propozycje, pewnie Sejm będzie musiał je przyjąć. Pan miałby obawy przed pójściem do Sejmu na posiedzenie, przed tym, żeby zasiąść w towarzystwie setek posłów? Znaczy w tej chwili jest rozbudzona obawa przed tym wirusem, że myślę, że... To byłoby złamanie prawa, prawda? Wszyscy mamy... No to już jest pytanie do pana premiera. 50 osób. Jak te zarządzenia planuje? Muszą być od tego pewne wyjątki, które nie sparaliżują państwa. Natomiast wszyscy mamy obawy. Wszyscy się zastanawiamy, gdzie jest ta granica rozsądku poruszania się po mieście, czy uczestniczenia w różnych zebraniach. Natomiast jeżeli będzie trzeba przyjąć rozwiązania, które ratują gospodarkę, no to po prostu będzie to nasz obowiązek i po prostu będzie trzeba to zrobić i tyle.
A mówił to Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję, panie proszę, za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. I dobrego dnia państwu, panu życzę zdrowia wszystkim. Dziękuję przede bardzo. Wszystkim. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.